Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dziś zapraszam Was na filmik z serii Czy to naprawdę działa? I dzisiaj będę testować i opowiadać Wam o dość dziwnej i dość specyficznej szczoteczce do zębów. Mowa tutaj o szczoteczce z firmy Foreo Isa Hybrid. To jest, można powiedzieć, nowość na rynku, dostępna ich na firmowej stronce. Na pewno firmę już znacie, jest to szwedzka firma, która ma swoją kultową szczoteczkę do oczyszczania twarzy, czyli mowa tutaj o Lunie. Oprócz właśnie tej szczoteczki do twarzy jest też właśnie już Wam pewnie znana szczoteczka do zębów pod nazwą Isa. Ta jest najnowsza, bo oprócz tego, że posiada te silikonowe włókna, posiada też włókna z polimeru PBT, które jeszcze bardziej mają nam oczyszczać i pielęgnować nasz uśmiech. Co ta szczoteczka ma robić? Przede wszystkim jest to szczoteczka dla osób z problemami typu paradontoza, z problemami typu mam wrażliwe dziąsła, które mi krwawią, nie mogę używać zbyt właśnie twardego włosia w szczoteczce, nie lubię myć zębów, bo sprawia mi to ból, więc to jest właśnie idealna szczoteczka dla osób, które borykają się z takimi problemami. Oczywiście też jest to świetna szczoteczka dla każdego z Was. Ja nie mam takiego problemu, jeżeli chodzi o nadwrażliwość dziąseł, ale powiem Wam, że takie miękkie włosie naprawdę bardzo dobrze działa na zęby i na nasze dziąsła. Osoby, które lubią gadżety, wygodne gadżety, to na pewno to jest też bardzo dobry produkt. To jest też dobry produkt dla osób, które chcą, żeby ich szczoteczka miała długie zastosowanie, bo tą szczoteczkę wystarczy ładować raz na pół roku, bo ona starczy na 365 zastosowań. Jest wygodne to ładowanie przede wszystkim, czyli jest to też dla osób, które na przykład podróżują i nie mają zbytnio czasu lub jakiegoś wpięcia, prawda, w gniazdko, bo jest tutaj kabel USB, który możemy podłączyć do naszego komputera. Szczoteczka się naprawdę szybko ładuje, bo wystarczy godzina. To jest też na pewno szczoteczka dla osób, które nie mają kompletnie czasu. Wystarczy z taką szczoteczką wskoczyć pod prysznic, czyli robimy dwa w jednym, bo i kąpiemy się i możemy sobie w trakcie myć zęby, bo szczoteczka jest całkowicie wodoodporna. Też zaoszczędzamy pieniądze i zaoszczędzamy czas, jeżeli chodzi o głowicę. W przypadku innych szczoteczek tą głowicę musimy wymieniać co 2 miesiące, byłoby najlepiej, nie? I to jest też szczoteczka dla osób, które szukają czegoś naprawdę bardziej higienicznego. Ta nieporowata struktura, która zapobiega gromadzeniu się bakterii. Dużą zaletą tej szczoteczki jest to, że nie musimy czekać, żeby ona nam wyschła, bo wystarczy ją tutaj leciutko, normalnie poczekać chwilę albo przeczeć leciutko ją tutaj ręcznikiem. Włosie też jest momentalnie suche i możemy włożyć je do etui dołączone do zestawu i po prostu zabrać już w każdą podróż i w każde miejsce, gdzie chcemy. Przy innych szczoteczkach nie jest to wcale takie szybkie i takie możliwe. Ja już jakiś czas stosuję tą szczoteczkę i rzeczywiście muszę stwierdzić, że ona jest bardzo delikatna, nie podrażnia w ogóle moich dziąseł i naprawdę taka jama ustna jest odświeżona. Fajne jest to też, że jak widzicie, ona ma tutaj też takie wypustki i można sobie ją stosować i przodem, i tyłem, czyli jeżeli myjemy sobie jamę ustną i możemy sobie umyć tutaj wszystkie dziąsła naokoło i tak samo właśnie język, zęby i całą jamę ustną. Naprawdę to jest na bardzo duży plus. Teraz takie szybciutkie podsumowanie testu, to rzeczywiście jak myłam nią zęby, to jest to naprawdę bardzo delikatne, dużo delikatniejsze niż przy innych szczoteczkach.
Fajne jest właśnie to, że mogę jakby całą tą jamę ustną umyć sobie i nie muszę się martwić, czy, prawda, robię to przodem czy tyłem szczoteczki, bo jedna i druga strona jest bardzo przyjemna. Na pewno podoba mi się to, że jest to bardzo higieniczne. Sprawdzę ją też już niedługo w podróży, bo wybieram się w daleką podróż, więc na pewno ją sobie tam będę testować, więc od razu sprawdzimy, na ile użyć mi będzie starczyć. Jedyny minus tej szczoteczki to jest niestety cena, czyli 719 zł, ale porównując inne ceny tych szczoteczek elektrycznych, ona jest na podobnym poziomie, więc tutaj akurat niczym się zbytnio nie różni. Ale na pewno jej największym plusem jest to, że jest bardzo delikatna dla dziąseł. A tak jak może borykacie się z tym problemem, albo no macie też taką świadomość, że jednak szczoteczki nie wszystkie są odpowiednie dla właśnie takich problemów, a tutaj możemy zadbać i o nasz uśmiech, i właśnie o nasze dziąsła. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem Wam, że bardzo mi się spodobał cały design szczoteczki, ten silikon, to, że ona tak szybko wysycha i to, że mogę ją bardzo szybko zabrać w każde miejsce, bo nie muszę czekać, żeby to włosie mi wyschło, i też właśnie, że jest taka bardzo higieniczna. Poza tym, co zauważyłam, to to, że te moje zęby są takie gładziusieńkie, tak od razu po umyciu czuć, jakby ten osad mi już zszedł tych zębów, jakbym była tak prosto po wyciąganiu kamienia. Naprawdę czuć bardzo taki miły komfort na zębach. Ja ją jeszcze dalej będę testować i na pewno Wam jeszcze o niej coś więcej kiedyś tam opowiem. A teraz już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki, pa!